Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj Q&A i to zamierzam załatwić to. Wiem, że totalnie pokpiłem sprawę, niektórzy z Was pewnie są wnerwieni, bo zadaliście te pytania bardzo dawno temu. Ja jakoś zapomniałem o tym Q&A, czyli tasiemiec dzisiaj. Słuchajcie, jest godzina 9 rano, 9:08 konkretnie jak widać i zamierzam odpowiedzieć teraz na wszystkie pytania, które tutaj zostały właśnie pod tym filmem. Czyli to jest film Q&A pytania i on był zrobiony 29 maja. Przepraszam Was za to. O, kurczę. Wszystkie teraz tutaj załatwię pytania. To będzie niezły maraton. Pewnie wyjdzie z tego kilka odcinków. No ale zobaczymy, jak sobie z tym dam radę. Usiadłem sobie, jestem po śniadanku, niezbyt obfity. Kromeczka chleba z kiełbaską. Dodatkowo, słuchajcie, mam szklanicę swojej cudownej odchudzającej herbatki, którą będę sobie popijał. Niezbyt głośno. No i co, odpowiem na te wszystkie pytania. Zaczynamy. Jedziemy. Ostatni był gość, który nazywa się Armageddon. Powiększyłem sobie, jak widzicie, literki, ponieważ w poprzednich Q&A czytałem... Siedzę dosyć daleko, no naprawdę daleko teraz od monitora i już oczy chyba, znaczy oczy może te, natomiast literki za drobne były i kurczę, powiększyłem sobie takie wielkie bukwy teraz. Będzie dobrze. Armageddon zapytał, czy wysłałbym mu jakiś czołg i to było ostatnie pytanie z ostatniego tasiemca i teraz jedziemy dalej. Menafi 0882. Co sądzisz o operacji Overlord? Ale tutaj nawaliłeś tych pytań, kurde. Operacja Overlord. Wiesz co? Ogólnie zawsze mnie dziwiło, jak to się stało, że ta operacja się udała, a może inaczej. Zawsze mnie dziwiło to, jak to się stało, że Niemcy zostali zaskoczeni. Prawda? No to nie był, kurczę, szybki, precyzyjny desant gdzieś tam na tyłach wroga, jakie zawsze przeprowadzają jakieś jednostki specjalne, tylko to była... największa operacja desantowa w ogóle w dziejach tej planety chyba, prawda? Więc no bardzo, bardzo mnie dziwi, że te wszystkie rzeczy, które wskazywały jednak na to, że to będzie Normandia, no nie spowodowały, że Niemcy... No oni przecież mieli siły takie, żeby po prostu te wszystkie przyczółki zmieść z powrotem do morza, prawda? No nie wiem. Oczywiście wiem, że mówię w tym momencie o samym początku operacji, natomiast cała operacja Overlord, no, to troszeczkę większy szmat czasu, a nie tylko lądowanie na plażach, no, to zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o ten aspekt, to zawsze mnie to zastanawiało. Jak to jest, że Niemcy przy tym całym swoim systemie, powiedzmy, no, przecież też posiadali swoich szpiegów i tak dalej, i jednak, kurczę, dali się, no... Wiadomo, zaskoczyć, kurczę. Dobra, co by było, gdyby to alianci zachodni jako pierwsi zajęli Berlin i tereny Polski? O, kurka wodna. Słuchaj, no zastanówmy się najpierw, co musiałoby się stać, żeby taka była sytuacja. Tylko i wyłącznie jedna rzecz, no, ponieważ Niemcy musieliby zatrzymać Rosjan na ich terenie, więc tak naprawdę... Jedyny scenariusz tutaj możliwy, że ogromna większość jednostek z zachodu musiałaby być przeniesiona na front wschodni. Praktycznie wszystko. Wtedy Amerykanie, Anglicy i tak dalej, cała reszta Ferajny mogłaby spychać bardzo szybko jednostki, powiedzmy, po lądowaniu w Normandii, no i zająć Polskę. Tylko właśnie, no Berlin, później Polskę. Słuchajcie, jakby się Stalin o tym dowiedział, to chyba nie zdajecie sobie sprawy, co on... On by, nie wiem, on by się wściekł normalnie. Jakby widział, że jego wojsko stoi nadal na terenie Rosji, natomiast alianci kolejno wyzwalają, powiedzmy, Francję, później zajmują Niemcy. A, chociaż wyzwalają Francję, to dosyć ciekawie powiedziane, prawda? Bo dla części Francuzów to chyba nie była okupacja, kurde. No i później Polskę, nie. Słuchajcie, bardzo możliwe, że mówilibyśmy wtedy po rosyjsku. Podejrzewam, że Stalin by nie zdzierżył i on by po prostu, nawet jeżeli alianci zajęliby cały Berlin i Polskę,
to Stalin by ruszył i nie wiem, co by go zatrzymało. On po prostu nie dałby... Ten typ człowieka nie odpuszcza. Absolutnie. Zresztą jakby to wtedy uzasadnił, że kurczę, no tam propaganda tak była rozwinięta, wiadomo, ci wszyscy, którzy się bili za Stalina, no oni się bili w dobrej wierze, prawda? Za matuszku Rosji, Rosiju, i jeżeli by dostali informację, że byli się, a alianci wszystko właściwie zgarnęli dla siebie, no złość by była ogromna. Co sądzisz o Shermanie Firefly i innych zachodnich czołgach? No akurat ten czołg rzeczywiście można powiedzieć, że się udał, chociaż może inaczej, nie czołg, tylko działo, prawda? Działo chyba najlepsze, jakie alianci w owym okresie mieli, naprawdę bardzo, bardzo duża penetracja, przede wszystkim na duże odległości, co ważne. No co można o nim powiedzieć? No, czy dorównywałyby czołgom radzieckim? Moim zdaniem nie. Pamiętajmy, że wtedy, jak już Sherman Firefly wchodził, to Rosjanie mieli dosyć zaawansowane prace konstrukcyjne nad różnymi czołgami, których Firefly by chyba niestety, no, nie dał. Nie dałby im rady. Natomiast konstrukcja bardzo ciekawa. No i bardzo czekam, jak wejdzie do World of Tanks. Bardzo czekam. Mam nadzieję, że będzie to czołg premium. Bardzo fajnie by było. Chociaż dla niektórych, którzy nie kupują konta, nie mają złota, nie kupują, no to wtedy źle, no to może nie. No może w jakimś drzewku, jakaś gałązka dodatkowa, no nie wiem. Najlepszy bombowiec, myśliwiec, samolot szturmowy II wojny światowej. O kurczę, nie jestem specjalistą, słuchaj, od lotnictwa niestety. Jeżeli myśliwiec, to pewnie bym wziął Spitfire'a. A jeżeli samolot szturmowy, to pewnie bym wziął ruskiego Iła-2, jakąś tam wersję. Natomiast jeżeli chodzi o bombowiec, nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia, jaki był najlepszy. Czy według ciebie M4 Sherman był dobrym czołgiem? Co sądzisz o I-51 Super Sherman? Chyba tutaj powinno być M51 Super Sherman. Z długolufowym 105 mm działem z Centuriona. Słuchaj, z tym Super Shermanem to jest taka historia, zawsze mnie zastanawiało, jak to jest i co się tam w środku dzieje, kiedy do tak, no w sumie niezbyt dużego czołgu montuje się takie działo jak 105 mm. Bardzo skuteczne, znaczy bardzo, no skuteczne powiedzmy, przeciwko czołgom, konstrukcjom radzieckim. No co, Izrael zawsze jakieś tam robił modyfikacje broni, które im ktoś dostarczył i zazwyczaj wychodziło im to bardzo dobrze. Zresztą taka ciekawostka, no jeżeli pytasz o to, to pewnie wiesz, ale większość widzów nie wie, że te czołgi, czyli M51 Super Sherman, są użytkowane prawdopodobnie do dzisiaj w Chile. Także no... Albo Chile nie ma kasy, albo po prostu nie potrzebują nic lepszego, prawda? Swoją drogą Super Sherman chyba kwalifikuje się do tego, aby zagrzać miejsce w WOT-ie, tak mi się wydaje. Musiałbym dokładnie sprawdzić, kiedy powstała ta konstrukcja, ale fajnie by było mieć taką konstrukcję w WOT-ie, naprawdę. Dobra, jedziemy dalej. Ostatnie pytanie to tok myślenia Lejka. Który czołg, Sherman czy T-34, jest według ciebie lepszy? Oj kurde, już zaczynam chrypnąć na początku. Który jest lepszy? Ciężko powiedzieć. No chyba Sherman jednak lepszy. Jakby wziąć pojedynek dwóch tych czołgów, Sherman mógłby się okazać lepszy, aczkolwiek też to był taka trochę zapalniczka. T-34 też jest ciekawe, w jakiej wersji. Jeżeli zupełnie podstawowe wersje tych czołgów, no to Sherman mógłby dać radę. Ale nie wiem, musiałbym naprawdę głębiej się zastanowić. Dobra, jedziemy dalej. Piezo. Kiedy będą filmiki z wypraw? Słuchaj, mój drogi, filmiki z wypraw cały czas są i cały czas będą. Nawet prawdopodobnie w zimę będą filmiki z wypraw, ponieważ te filmiki bardzo, ale to bardzo pomagają mi w odchudzaniu. Jedziemy dalej. Czy masz w planach zrobić spotkanie z widzami? Słuchaj, jako takiego spotkania z widzami nie planuję.
Natomiast z pewnością pojawi się kiedyś na jakiejś imprezie wargamingu. No i tam pewnie będziemy mogli się poznać, pogadać, pożartować, pokłócić się i tak dalej, i tak dalej. Super Paweł, czym kierujesz się w sprawie wybierania powtórek na swoim kanale? Damage exp, czy może gdy główny bohater zostaje na kilka czołgów i mimo to wygrywa? Słuchaj, ta ostatnia opcja jest bardzo fajna, natomiast można ją uwzględnić tylko oglądając powtórki, niestety, kurczę. Dlatego no ja się kieruję expem. Dlaczego expem? Ponieważ nawet jak ktoś ma duży damage, a mały exp, to wtedy wiadomo, że cały czas ktoś mu spotował to, więc bitwa może być statyczna. Kieruje się też tym, ile dany czołg przejechał. Znaczy, wiadomo, że jeżeli będą u mnie powtórki czołgami jakimiś bardzo miękkimi, TDK-ami i tak dalej, no to tam wiadomo, że na to nie będę zwracał uwagi, tylko na damage. Chociaż takie bitwy będą statyczne, no ale czasami też się taka musi na kanale pojawić. Natomiast no najlepiej pewnie byłoby i najciekawsze były bitwy, gdy bohater zostaje na kilka czołgów. Nawet ostatnio ktoś mi przysłał ISM-8 chyba coś takiego. No i tam jest mały damage, ale może i pokażę tą bitwę. Zobaczymy. Michał Borończyk. Jeżeli Chaffee straci swoją wieżę, to jakie będzie miał działo? Prawdopodobnie działo będzie miał takie jak teraz. The Gusty. Jaki masz sprzęt? Mój sprzęt, żeby zobaczyć, wystarczy wejść na hitboxa i tam na samym dole jest podana konfiguracja, aczkolwiek sprzęt planuję rozbudować. Nie wiem kiedy, czy w tym miesiącu, czy w przyszłym miesiącu. Troszeczkę się waham, bo nowe karty Nvidia wychodzą i wypadałoby kupić nową kartę, ale również mógłbym kupić sobie GeForce 770 już teraz i się tak troszeczkę zastanawiam. Jako, że ja jestem dosyć oszczędnym gościem, jeżeli chodzi o prąd na przykład, to chciałbym kartę, która mało pobiera. No niestety GeForce 770 sporo pobiera tego prądu. I wydaje mi się, że seria 870 może pobierać go mniej. No i kurczę, nie wiem, mam dylemat, czy już teraz kupować, czy też może czekać. Też wymiana procesora u mnie się szykuję, a jeżeli wymiana procesora, to pewnie i płyty głównej. Ponieważ mam i5 i niestety do YouTube'a, o ile do Photoshopa, bo z taką myślą kupowany był ten procesor, to jest idealny, o tyle do renderingu jednak te procesory i7 są dużo, dużo lepsze. I pewnie też będę musiał wymienić, ponieważ strasznie długo renderują mi się filmy. Prawdopodobnie po wymianie na ten najnowszy i7, który ma taktowanie 4 GHz, no nawet z 50-60% miałbym szybciej renderowane filmy. Dobra, jedziemy dalej. Autor Wade. Czy ruski komandos potrzebuje spadochronu przy desancie? Mój drogi, ruski komandos zapewne potrzebuje spadochronu przy desancie. Prawdopodobnie jedynymi żołnierzami, którzy go nie potrzebowali, byli górkowie, którzy podobno byli tak zacięci, że nawet jeżeli kiedyś, znaczy to jest historia chyba prawdziwa, ale zakrawa na anegdotę, górkowie podobno stwierdzili, że nawet są tak cięci na wroga, że nawet jak nie będzie dla nich spadochronów, to i tak będą skakać z samolotów. No, kurczę, coś ciekawego. W każdym razie, bardzo dawno temu wyczytałem to w jakiejś książce. Mam nadzieję, że to nie jest propaganda. Albo nie, może nie powinienem mieć takiej nadziei. W sumie to nie, mam nadzieję, że to była propaganda i anegdota. I że nigdy to się nie stało. Chociaż kto wie. Matias 33-36. Myślisz, że powiększenie map w WoT do 2000 albo nawet 3000 ma sens? Czy 15x15 to jest za mało graczy i czy rozgrywka by na tym utraciła? Słuchaj, od bardzo, bardzo dawna no, próbuję sobie wyobrazić taką bitwę w mapie 2x2 km i 3x3. Bardzo chciałbym coś takiego. Jeżeli by się to nie sprawdziło, to mogliby to wycofać, prawda?
Natomiast Wargaming tego na razie nie zrobi, ponieważ prawdopodobnie wtedy 15 na 15 to było za mało. Pamiętajmy, że w WoCie mamy system spotowania, który opiera się na zasięgu, prawda? Więc 15 na 15 na mapie 2 na 2 byłoby za mało. Po prostu musiało być minimum 25 na 25, powiedzmy. A wtedy do tego serwery pewnie nie są przygotowane, natomiast do takiej mapy 3 na 3 km to muszę ci powiedzieć, że powinno być, no nie wiem, po 40 gdzieś, po 35, coś takiego. Mi się wydaje, że to by było coś fantastycznego. A przy tym, że mapy w WoCie wyglądają fajnie i są bardzo zróżnicowane, to taka mapka 3 na 3 miałaby naprawdę pole do popisu. Niechby po środku już wtrylili jakąś górę, skałę czy cokolwiek, ale żeby to było 3 na 3. To było coś niesamowitego, a nie tak mamy mapkę tą w Japonii, tam ukryta wioska czy coś takiego i góra zajmuje 2/3 mapy, czy tam 1/3 mapy. To jest bez sensu moim zdaniem. Jedziemy dalej. Chciałbym, jeszcze wracając do tego pytania, chciałbym po prostu spróbować. Wargaming mówi, że to nie ma sensu, natomiast ja chciałbym się na własnej skórze przekonać, że to nie ma sensu i rzeczywiście pograć na takiej mapie i powiedzieć, o, jednak jest do dupy. Wolę te mniejsze mapy, prawda? Deathbane. Grając w T-54 jest sens brać działo 100 mm T-54. Zakładam, że nie będę używał pocisków premium, ani nie będę grindował żadnej dziesiątki. I czy celność 100 mm D10 T2C rekompensuje niską penetrację? Oraz czy możliwe jest efektywne granie tym działem bez złota? Słuchaj, ja w tym czołgu preferuję działo z lepszą celnością i z mniejszym czasem celowania. Zresztą w każdym medzie preferuję jak najmniejsze czasy celowania i to jest priorytet, ponieważ to wychylenie się musi być meda jak najkrótsze. No. Co prawda T-54 akurat ma twardą wieżę, no ale nie zawsze jest się w takim miejscu, w którym tą wieżę można tak idealnie pokazać i sobie spokojnie wycelować w gościa, prawda? Natomiast zwróć uwagę, że jeżeli masz działo o mniejszej penetracji, w tym przypadku jest to mniejsza o chyba 19 mm, ale za to dużo większej celności i szybszym skupianiu, to łatwiej jest ci strzelać po ich spotach, prawda? Więc jest coś za coś. A na pewno nie jest tak, że jeżeli masz penetrację na poziomie 220, to wtedy nie musisz celować czołgiem 9 poziomu po ich spotach, bo musisz. Nadal musisz celować po ich spotach, bo to jest za mała penetracja. Mówisz, że nie chcesz grać premium, ale i tak uczulam cię, zawsze powinieneś kilka pestek premium mieć. Nie dlatego, żeby ich używać w każdej bitwie, możesz ich prawie w ogóle nie używać, ale wyobraź sobie, że zdarzy ci się epicka bitwa. Prawda? Słuchajcie, ja muszę zobaczyć, czy to się nagrywa w ogóle. Przepraszam was za to, bo jakbym miał wyłączony mikrofon, to by były jaja. Uwaga, raz. Dobra, nagrywa się. Przepraszam za ten przerywnik. Ale bym się chyba załamał. Dobra, o czym mówimy? O T-54. No, musisz mieć zazwyczaj tych parę pestek, że jak trafi ci się epicka bitwa, będziesz miał przeciwko sobie, nie wiem, 2-3 czołgi, to w tym momencie bez skrupułów zmieniasz i po prostu robisz fantastyczny wynik. A jeżeli tych pestek nie masz, będzie dziesiątka ciężka na ciebie jechała, no to będzie ciężko ją utłuc. Pamiętaj, że różnica penetracji pocisku premium w T-54, a pocisku zwykłego jest kolosalna. Mimo tego, że wtedy musisz celować. Oczywiście po gąskach nie ma możliwości strzelania pociskiem premium z T-54. Dobra, jedziemy dalej. Marcin Trojanowski. Rok temu było głośno na temat pewnego wywiadu, który rzekomo opowiadał o polskim drzewku czołgów i o tym, jak ważni są dla nich gracze z Polski. Co sądzisz o zachowaniu firmy Wargaming w stosunku do graczy polskich? Żadna z wyżej wymienionych obietnic nie została spełniona i nawet nie była poruszana przez panów z Wargaming. Słuchaj, głośno było na temat pewnego wywiadu. Nie wiem, o jakim wywiadzie mówisz. W każdym razie, polskiego drzewka czołgów nigdy nie miało być. Tak naprawdę ja wielokrotnie pytałem, i zresztą na przesłuchaniu Faletiego też to było, że polskie czołgi mają być wprowadzone, ale w formie odrębnej gałązki drzewku europejskim.
Naprawdę niech nikt nie liczy na to, że specjalnie dostaniemy osobne drzewko polskie, bo nie mamy czołgów po prostu na to drzewko. No. A dlaczego nie zostają wprowadzone polskie czołgi? Słuchaj, dlatego, że nie muszą być wprowadzane. No. Już kilka razy się wypowiadałem na ten temat. Bardzo mocno przyczynił się War Thunder do tego i obecna kondycja War Thundera do tego, że Wargaming po prostu spowolniło wszystko związane z WoTem. Wszystkie nowości związane z WoTem spowolniły. Tak samo jest teraz ta wielka dyskusja, kiedy wejdzie Havok i są jakieś takie, no nie wiem, przesłanki, że 9.4, że coś. Słuchajcie, ja powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że ten Havok wyjdzie w tej wersji finalnej, tej 1. Chyba, że zrobią 9.11, 9.12, 9.13, 9.14. Nie wiem, oni kurczę teraz, no gracze zostali i oni już nic nie muszą robić. Oni będą sukcesywnie wprowadzać jakieś niewielkie kosmetyczne nawet zmiany, po kilka czołgów i tak dalej, żeby jak najdłużej gra żyła po prostu. Dla mnie jest to zrozumiałe, chociaż z punktu widzenia gracza jest to beznadziejne. Nic z tym nie zrobimy, niestety. Chcecie bardzo, bardzo dużych zmian w WoTie? To mogę wam powiedzieć, jakie jest lekarstwo. Grajcie w War Thundera. Jeżeli w War Thunderze zrobi się na serwerze online równocześnie 300 tysięcy graczy, to coś takiego jest w stanie odczuć Wargaming. Mniejsze ilości typu 100 tysięcy, 150 tysięcy, nie bardzo. Po prostu tam musi być, nie wiem, więcej graczy. No. Bez tego będziemy mieli bardzo powolny rozwój WoTa. Jest też druga strona medalu. Jeżeli WoT od razu wprowadzi wszystkie nowości, to gra nam się znudzi, prawda? Gra nam się bardzo szybko znudzi. Także no, są plusy tej sytuacji, są minusy tej sytuacji. Ja też bym chciał już grać polskimi czołgami, chciałbym bardzo duże mapki, chciałbym Havoka. Problem jest taki, ile ta gra jeszcze by mnie utrzymała przy sobie, jeżeli te wszystkie na przykład nowości weszłyby, dajmy na to, w tym roku. Tego nie wiem. Okej. Wiecie co, ja muszę krócej mówić, bo to wyjdzie, kurde, już pół godziny prawie mówię. A to jest chyba z 5 pytań dopiero. Dobra, przyspieszę to. Krzyś Kowalski, czy polecasz Ghost Recon Phantoms dla 12-latka? I czy ktoś z tej gry będzie na przesłuchaniu? Na przesłuchaniu nie będzie nikogo prawdopodobnie, natomiast czy polecam dla 12-latka? Tak, słuchaj. Zresztą nigdy nie uważałem, że gry typu strzelanki są złe dla jakichś takich mniejszych dzieci. Jeżeli w grze oprócz tego jest jakiś wulgarny język, są jakieś tony seksu czy czegoś takiego, wtedy uważam, że nie powinni młodzi ludzie w to grać. Natomiast jeżeli to jest typowa strzelaninka, nie sądzę, że jest to w jakiś tam zły sposób w stanie wpłynąć na psychikę dzieciaka. Absolutnie. Gdybym miał dziecko, nie mam, ale gdybym miał i gdyby ten chłopak czy dziewczyna miał 12 lat, to coś takiego jak Ghost Recon, nie widzę żadnych przeszkód. Chociaż zdaję sobie sprawę, że mogę być odosobniony w tego typu twierdzeniach. Dekosmone. Co się stanie z załogą, gdy nie mamy miejsca w koszarach i modułami czołgu, gdy go usuną z gry? KW1S. Słuchaj, poczekamy na serwer testowy, dowiemy się. Teraz nie ma sensu spekulować. Prawdopodobnie nic nie stracimy, ale serwer testowy odpowie nam na te pytania. Darek Glapiak. Czy uważasz, że RHM jest zbyt OP? Tak, uważam, że jest zbyt OP. Czy lubisz wędkować? Lubię bardzo wędkować, aczkolwiek bardzo dawno już tego nie robiłem. Ostatnia moja przygoda skończyła się złamaniem wędki. I to nowej, i to była pierwszy raz na rybach ta wędka, kurczę. Zresztą na rzeczce Tążynie, którą widzieliście na kilku moich wyprawach. Król Pomidor.
Z powodu wolnego neta i braku miejsca na dysku nie mogę grać na serwerze testowym. Podobno w patchu 9.1 zmniejszyli losowanie czołgów lekkich 6-7 poziomu. Czy to dotyczy wszystkich skautów, w tym na przykład Crusadera albo Chaffee, czy tylko niektóre dostały lepsze losowania? Jak to losowanie ma wyglądać? Otóż, mój drogi, jesteś leniem, ponieważ w Google możesz wpisać tabela matchmakingu i tam wyskoczy ci dokładnie nowa tabela z matchmakingiem. Każdy czołg będziesz sobie mógł sprawdzić, jakie ma losowania, i to właśnie ci polecam. Kamil 28 tysięcy. Czy grałeś w Clash of Clans? Nie, nie grałem, nie wiem co to jest. Jaś Fasola, kiedy przesłuchanie jakiegoś pracownika Wargaming lub Gaijin? Postaram się we wrześniu zrobić przesłuchania zarówno Bajtka, jak i jakiegoś pracownika Wargaming. No zobaczymy, kogo tam wytypują. Pewnie będzie to znowu Falati, ale może zrobi się przesłuchanie Latiny. W końcu przesłuchanie kobiety to może być dosyć ciekawa sprawa. Jedziemy dalej. Kuba M Channel. Halak, mam Shermana Easy 8, ale jakoś nie idzie mi nim gra. Masz jakąś fajną taktykę? Słuchaj, Sherman Easy 8 nie jest prostym w grze czołgiem moim zdaniem, ponieważ ma małe zalety. Ta jego ruchliwość, powiedzmy, przy... no, w dobie TD-ków takiej ilości i zadających takie obrażenia, a nie inne, jest kiepsko. Natomiast ta jego plujeczka... no ciekawe, czy bardziej się sprawdza teraz plujeczka. Bardzo długo nie grałem, dlatego mówię czysto teoretycznie. Ciekawe, czy bardzo się plujeczka 76 mm sprawdza, czy też może bardziej sprawdzi się troll w tym Shermanie. Jego ruchliwość powoduje, że można by było tym trollem jakoś zajeżdżać. No i mimo znerfienia pocisków coś tam przebijać. Natomiast musiałbym zagrać, także nie odpowiem ci na to pytanie za bardzo. Monika Parteka. Czy wiesz coś więcej o klanie szkoleniowym? Zgłosiłam się jakiś czas temu, później się coś pozmieniało i WGA Pomoc nie jest już za to odpowiedzialny. Czy to jeszcze działa? Zostałam zarekrutowana, mam status na TS rekruta, ale jakoś to zawisło w powietrzu. Czy wiesz może, z kim się skontaktować? Czy po prostu szukać odpowiedzi na forum? Słuchaj, nie wiem co ci odpowiedzieć, ponieważ się nie interesuję tym tematem. Wiem, że reklamowałem coś takiego chyba kiedyś na kanale. Natomiast w jakim to jest stadium obecnie, nie mam pojęcia. Być może był to jakiś słomiany zapał i komuś się nie chce tym teraz zajmować. Musisz sama skontaktować się z tą osobą, która była za to odpowiedzialna. Ja już nawet nie pamiętam nawet, kto to był. Lorgelan. George Lan. O Jezu. Co myślisz o trybie twierdzę? Słuchaj, jeszcze myślę, że jest to fajne urozmaicenie, ale zdania nie mam wyrobionego. Muszę z chłopakami z klanu od siebie pogadać, ponieważ tam grają. A ja nawet nigdy nie grałem tej bitwy ani jednej. Nie wiem, o co chodzi tam za bardzo. Muszę zrobić o tym materiał, ale przedtem, no, przynajmniej w kilku takich bitwach chciałbym wziąć udział, żeby mieć jakieś zdanie. Kiedy Wiedźmin? Wiedźmin pojawia się regularnie na kanale Hallak Pogrywa. Mandatowicz. O kurde. Hallak, mam pytanie. Co się stało z twoim telefonem? Znalazłeś go, czy może kupiłeś nowy? Mój telefon znalazł szczęśliwego, pewnie nowego właściciela, ponieważ nie znalazłem, już go tam nie było. Kupiłem nowy, zrobiliśmy burzę na Facebooku, uprzejmie wam za to dziękuję. Wybrałem telefon Samsung Solid. Nigdy więcej nie kupię telefonu bez latarki. Absolutnie fantastyczna sprawa, to jest mój pierwszy telefon z latarką. Bardzo fajne światło, takie niezbyt intensywne. Telefon działa 2 tygodnie i dłużej, także super, super sprzęt. Czy oglądałem Andy8383.pl? Oglądałeś finał Ligi Mistrzów? Nie, słuchaj, nie oglądam piłki nożnej, czekam na czasy, kiedy polska reprezentacja zacznie dobrze grać i wtedy będę oglądał. Natomiast jak sobie naoglądam, jak się naoglądam różnych, kurczę, fajnych zespołów, że fajnie grają, a później oglądam piłkę nożną, tylko się wnerwiam, dlatego kompletnie przestałem oglądać piłkę. Złośliwy Marek Dupa. Hallak, czemu nie wrzucasz na kanał dawno zapowiadanych bitew, na przykład KW13? Czemu tak długo nie ma filmików z Wiedźmina Ghost Recona 2 na kanale? Słuchaj, no w tamtym czasie, kiedy zadawałeś to pytanie, może
Nie było tych filmików, ale już wszystko jest w porządku i regularnie na kanał Hallak Pogrywa wrzucam filmiki i z Ghost Recona, i z Anno, i tam coś jeszcze, Stalker i tak dalej, także tam jest moim zdaniem ok. I czemu nie ma zapowiadanych bitew KW13? Nie wiem tutaj o co chodzi, czy zapowiadałem wasze bitwy, czy zapowiadałem swoje bitwy. Coś tam, no KW13 można rzeczywiście odkurzyć, bo stoi sobie w garażu. I Soroku, dałbyś link na Twitcha? Słuchaj, na Twitcha nie ma sensu dawać linka, bo tam się nic nie dzieje, przerzuciłem się na Hitboxa, więc do Hitboxa w tym moim głównym banerze masz skrót. The Altair 716. Pytanie albo raczej odpowiedź. W mojej powtórce z czołgiem M3 nie ma kampy. Załoga była na 50% bez sprzętu, 2252 damage'a. No to tutaj stara jakaś zaległa sprawa. Kacper Morawski, na kogo głosowałeś w wyborach do Europarlamentu? Nie głosowałem w wyborach do Europarlamentu. Chester, tutaj nic. Spam Jakub, lubisz placki? Tak, lubię placki, aczkolwiek naleśniki. Chyba kiedyś odpowiadałem na takie pytanie. No, naleśniki lubię. Placki zjem. Z młodych ziemniaczków, takie placki kartoflane, ziemniaczane. Bez żadnych dodatków typu śmietana, cukier, marmolada i tak dalej. Absolutnie, to muszą być czyste placuszki. Natomiast naleśniczki, słuchaj, no, z jakimś taką konfiturą, nie konfiturą, powidła śliwkowe z śliwek węgierek. Bardzo chętnie bym zjadł, aczkolwiek, kurczę, jest to niestety rzecz bardzo tucząca, wydaje mi się. Kurde, już muszę aż się popić, bo... Musiałeś o jedzeniu. Dobra, jedziemy dalej. Czy miałeś świnkę morską albo królika? Kurczę, nie pamiętam. Świnkę morską. Jeżeli była kiedyś świnka morska, to bardzo możliwe, że kot ją zjadł i się wyświnkowało. Chyba siostry miały świnkę morską albo chomika. Już nie pamiętam. Papuszka też była, ale też kot zjadł. Dobra. Królik. Miałem kiedyś króliki, ale hodowałem króliki, nie takie tam do zabawy, tylko na mięsko. Bardzo, bardzo polecam mięsko królicze, takie pieczone. Bardzo fajna sprawa. Kiedyś okazjonalnie dasz się zaprosić na grilla. Słuchaj, jestem w stadium odchudzania. Grill to jest mój wróg absolutny, także raczej nie. Mr. Mike 7557. Hallak, dlaczego subskrybujesz własny kanał? Chodzi mi o ten drugi Hallak Pogrywa. Słuchaj, subskrybuję tamtym Hallakiem ten i tym Hallakiem tamten, ponieważ mam w ten sposób kontrolę, przynajmniej taką, widzę jak te filmy wyglądają dla was, prawda? Jak wrzucam coś na kanał, to widzę, jak wy to widzicie. Polski Blender. Hallaku, co myślisz o graczach niebieskich? Kurczę, słuchajcie, te pytania... Takie jakieś krótsze zadajcie. To naprawdę jest... No, później zobaczcie, ile to jest czytania. Hallaku, co myślisz o graczach niebieskich, czy może nawet fioletowych, którzy nie mają pojęcia o mechanice WOT albo stoczył 1500 bitew, jest na ich swoim zielony i wszystkich wyzywa przez rozpoczęcie bitwy. Czy twoim zdaniem dobry gracz to ten, który jest powiedzmy zielony na XVM-ie, czy może potrzeba jeszcze pracy zespołowej, kultury? I jaki twoim zdaniem jest sens wyzywania czerwonych graczy, a potem płacz i wyzywanie od cheaterów, bo on zagrał lepiej ode mnie? Jeżeli ktoś to ogląda, od razu dodam, cheaty w WOT oszukują nas samych. Nie da się korzystać z cheatów, gdyż jest... nie ma to sensu. Cała gra toczy się na serwerze, a klient tylko wizualnie oddaje to, co widzi klient. Serwer, przepraszam. Co o tym sądzę? Słuchaj, każdemu czasami puszczają nerwy. I ja też kiedyś puszczałem wodze fantazji na czacie w grze, natomiast w pewnym momencie stwierdziłem, że to jest bez sensu pisać komuś cokolwiek. Więc najwyżej teraz jak coś piszę, to że fajnie zagrał, a nie źle zagrał. Jeżeli ktoś zagra bardzo źle, to napiszę mu, że no super gra albo coś takiego. Natomiast sam wnerwiam się niemiłosiernie, a co do tych kolorków... No, te kolorki z jednej strony są niepotrzebne, z drugiej strony tak naprawdę nabijają kabzę Wargamingowi moim zdaniem. Ponieważ każdy chce mieć te statystyki jak najlepsze. Gdyby ich nie było, to niektórzy, podejrzewam, straciliby sens
gry. Także ktoś, kto wymyślił te wszystkie wskaźniki, zrobił świetną przysługę firmie Wargaming. A jeżeli ktoś wyzywa, to w ogóle nie zwraca się na to uwagi, no... Trudno. Polski Blender, następne pytanie. Czy jakimś chociaż małym stopniu interesujesz się historią II wojny światowej? Jeżeli tak, to czy słuchałeś albo słyszałeś o szwedzkim zespole Sabaton, który tworzy muzykę na temat wojny, na przykład 40 do 1, o bitwie pod Wizną, Uprising, o powstaniu warszawskim lub też najnowszego, bo z tego roku Inmate 48-59, o Witoldzie Pileckim, polskim rotmistrzu, a teraz pułkowniku. Bo moim zdaniem to Sabaton wzbudził we mnie ciekawość o historii. No to fajnie, że wzbudził, aczkolwiek muzykę ich lubię, jak najbardziej, fajna taka, no, porywająca, można powiedzieć. Natomiast zastanawiam się, ile w tej twórczości zespołu Sabaton jest miłości do historii polskiej, a ile marketingu i odpowiedzi na dobrze sprzedające się płyty w Polsce. No, to jest bardzo ciekawe. Aczkolwiek jestem jak najbardziej za, jeżeli chodzi o tego typu przedsięwzięcia. To już w ogóle jest ewenement, że zagraniczny zespół promuje w swoich kawałkach polską historię, prawda?